4 maja rozpoczyna się szereg remontów na ulicach Krakowa. Z najważniejszych to Basztowa. Tutaj prace remontowe i utrudnienia w przejeździe przez ulicę Basztową, które potrwają około 1,5 tygodnia. 4 też zmienia się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Sołtysowskiej z Centralną. Tutaj nie będzie dojazdu ulicą Centralną do Alei Pokoju. Będziemy wykorzystywali rondo i ulicę Centralną oraz układ drogi wewnętrznej. Tego samego dnia zmienia się organizacja ruchu na ulicy Prądnickiej. Rozpoczynamy kolejny etap prac, który będzie trwał co najmniej kilka tygodni i ulica Prądnicka będzie ślepa, nie będzie doprowadzała ruchu do alej. Kolejna zmiana to ulica Poddworze. Tutaj część tej ulicy będzie jednokierunkowa. Za kilka dni, 9 maja, wprowadzamy pierwsze prace związane z przebudową skrzyżowania Ciepłowniczej. O wszystkich inwestycjach, które toczą się na terenie Krakowa, które powodują wpływ na ruch w mieście, można dowiedzieć się ze strony mapy zdmk.kraków.pl.